Gościem programu jest Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam serdecznie pana, panie marszałku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa i panią pieniądze, redaktor. Pieniądze i polityka rządzą światem. Czy to też odnosi się do samorządu województwa? Myślę, że patrząc na to, jak funkcjonujemy, to jednak mieszkańcy regionu rządzą. Ponieważ dysponując środkami rzeczywiście, które też pochodzą od mieszkańców, bo z ich podatków, no, realizujemy zadania związane z ich marzeniami, ich oczekiwaniami. Także myślę, że tak, ale tylko jako narzędzia, polityka i pieniądze. Tak naprawdę wspólnie podejmujemy decyzje. To najpierw o pieniądzach, o tych, które zostały już wydane. Jak finiszuje regionalny program operacyjny? Bardzo dobrze. Przekroczyliśmy oczekiwane przez nas wcześniej założenia o kilka procent. W tej chwili 67 wszystkich środków, wydatków jest certyfikowanych. Tak zakładaliśmy na koniec roku ubiegłego, że będzie to 65%. Pomału kończymy, właściwie już jesteśmy w absolutnym finiszu, jeśli chodzi o kontraktację. Ostatnie zmiotki, jak to u nas w żargonie mawiamy, czyli ostatnie konkursy, ostatnie inwestycje i decyzje o wydatkowaniu właściwie już kilku milionów euro z ogromnego przecież tortu 2 miliardów euro, które mieliśmy do dyspozycji. Był pan krytykowany. Często ministrowie mówili o tym w ubiegłym roku, że region jest wśród tych maruderów. Pan zawsze mówił, że to nie jest sprint, tylko jest to bieg taki długodystansowy. I teraz te dane pokazują, że piłka po stronie pana? No, mam przyjemność spotykać się ostatnio z panem ministrem Budą i chwali, że zostawiliśmy sobie na deser jeszcze pieniądze, a inne regiony już od kilku lat nie mają co robić, więc myślę, że to była dobra taktyka. Też jesteśmy chwaleni właśnie za takie podejście. To, że trzeba wskazać tego ostatniego na liście, nas absolutnie w żaden sposób nie demotywowało. Zawsze mówiłem i powtarzałem, że realizujemy nasz regionalny program, a nie politykę krajową czy jakiś sprint, w którym nie uczestniczymy jako województwo. To, co robimy, robimy zgodnie z planem. Kolejne pieniądze w grze. Jest 1 753 000 000 euro. Decyzja zapadła, ale panu ciągle mało. Złożył pan skargę do Komisji Europejskiej, by tych pieniędzy było więcej. No tak, uważamy, zresztą nie tylko jako nasze województwo, ale kilka jeszcze innych, że tych pieniędzy w ramach RPO powinno, nowego regionalnego programu, powinniśmy mieć więcej. Chociażby licząc to, ile ich powinniśmy otrzymać metodą berlińską, taką metodą, którą stosuje się do podziału środków między kraje członkowskie w ramach polityki spójności. No i też mamy obietnicę w tej chwili już z pana ministra, że zrekompensuje nam ten według nas niesprawiedliwy podział, którego już nie będziemy kwestionować. Tak uzgodniliśmy z Komisją Europejską, bo złożyliśmy stosowne skargi w tej sprawie i w odpowiedzi zostaliśmy zobowiązani jako dwie strony, strona rządowa i samorządowa, do wynegocjowania takich warunków współpracy, abyśmy mieli zagwarantowane dodatkowe środki, ale już w ramach innych źródeł. Tutaj tym gwarantem, że te pieniądze otrzymamy, będzie kontrakt terytorialny, który zawrzemy ze stroną rządową jako samorząd wojewódzki wkrótce, no i negocjowałem niedawno warunki tego kontraktu. I w tym kontrakcie mają się znaleźć dodatkowe pieniądze w wysokości niebagatelnej, bo blisko miliarda dodatkowych złotych. Czyli tych pieniędzy będzie coraz więcej, wręcz tak, strumień pieniędzy dla regionu. Ale jeżeli chodzi o ten program unijny, tutaj zmienia się nazwa, bo do tej pory był to regionalny program operacyjny, teraz będą to unijne fundusze dla województwa. Czy to jest tylko zmiana nazwy, czy zmiana polityki? Nie, myślę, że tylko zmiana nazwy. Komisji Europejskiej, szczególnie na tym zależałoby w całej Europie, dokonać ujednolicenia nazewnictwa, no po to, żeby zwrócić większą uwagę na to, skąd pochodzą pieniądze. W regionalnym programie operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego, czyli naszym dotychczasowym RPO, nie było słowa europejskie fundusze, więc chyba z tego powodu, żeby promować bardziej źródło, Komisja Europejska, Parlament Europejski zagwarantowali sobie wcześniej, aby w każdej nazwie wszystkich funduszy, którymi dysponujemy w programach operacyjnych, w ramach programów operacyjnych w polityce spójności, używać tego
sformułowania europejskie fundusze dla, a w naszym przypadku województwa kujawsko-pomorskiego. To teraz pozbierajmy kilka liczb, panie marszałku. Miliard 700, ponad 700 milionów euro, kilkadziesiąt spotkań podczas konsultacji społecznych i ponad 800 wniosków już złożonych, jeżeli chodzi o te pieniądze. Co te liczby panu mówią? Te konsultacje, czyli 800 właściwie wniosków do przez nas proponowanego pierwotnego dokumentu, świadczą o dużych oczekiwaniach i postaramy się wszystkie uwzględnić. Oczywiście te, które nie wychodzą poza ramy prawne czy formalne, które z góry zostały nam narzucone przez Komisję Europejską, bo takowe mamy, chociażby 37% wszystkich wydatków muszą być przeznaczone na cele klimatyczne. 25% z kolei to wydatki na innowacje, nowoczesne technologie, wsparcie przedsiębiorczości, więc chociażby tych ram już nie możemy zmienić, ale w ramach pozostałych pieniędzy, możliwości oczywiście te konsultacje mają jak najbardziej sens. Nie tylko w teorii, ale również w praktyce region przyspieszy? Myślę, że tak, no już jesteśmy na dobrej ścieżce, uważam, przyspieszenia, bo tak sobie założyliśmy, no nie infantylnie, ale realistycznie w strategii województwa, że chcemy naprawdę dogonić te najsilniej rozwinięte regiony w Polsce. Jeśli popatrzymy na wpływy do budżetu województwa, które uzyskujemy z odpisów od przedsiębiorców, czyli z podatków, które płacą przedsiębiorcy, okazuje się, że one są nadzwyczaj optymistyczne, dobre. Jeszcze w zeszłym roku, ale też i te plany na przyszłość są bardzo dynamiczne. Bardzo nas to cieszy, bo to świadczy o rzeczywistej kondycji gospodarczej, no i też życia społecznego w naszym regionie. Jeśli dodam, że średnia krajowa jest u nas wyższa niż w województwie wielkopolskim już w tej chwili, no to jest to kolejny dowód na to, że no nie zasypiamy gruszek w popiele. A jeśli dodam, że jeszcze wcześniej borykający się z wieloma problemami Włocławek, mieszkańcy Włocławka z ogromnym bezrobociem, utratą stołeczności, dziś zarabiają najlepiej w regionie, więcej niż w Bydgoszczy czy w Toruniu, no to też jest to dowód na to, że ten zrównoważony rozwój województwa nie dotyczy tylko najsilniejszych ośrodków, takich jak Bydgoszczy, Toruń, ale również inne miasta. Czyli widzi pan plusy, chociaż w strategii też można przeczytać, że region boryka się z poważnymi problemami. Marginalizacja gminy, region rolniczy, poziom PKB w relacji do potencjału ludności poniżej średniej krajowej. Tak, mamy zdefiniowanych aż 84 gminy, które funkcjonują na poziomie niższym niż średnia krajowa i regionalna i nasze oczekiwania. Te gminy znajdą się chociażby w regionalnym programie operacyjnym na priorytetowych miejscach, jeśli chodzi o pozyskanie, przekazanie dla tych gmin na rozwój dodatkowych środków i to ujmujemy w tak zwanej polityce terytorialnej. Rzeczywiście tak jest. Są gminy, szczególnie które dotknęła transformacja gospodarcza związana chociażby z likwidacją PGR-ów, które wciąż borykają się z dużymi problemami i tam chcemy wejść z interwencją, oczywiście celowaną. To nie jest tak, że będziemy dysponować środkami na wsparcie socjalne, ale na wsparcie właściwie w restrukturyzację struktury gospodarczej i zatrudnieniowej mieszkańców tych gmin. Panie marszałku, samorządowcy narzekają, krytykują, a pan mówi, to będzie rok rekordowy, stawiamy na inwestycje. Jak to się stało? No, nasze plany opieramy o wytyczne ministra finansów. One się opierają z kolei na wskaźnikach już tych, które za nami, ale które możemy podsumować za rok 2021, ale również o prognozy, które nam pozwalają tak śmiało planować budżet na przyszły rok. Nas nie dotknęła zmiana sposobu naliczania podatków w naszym kraju i ich skutki nas nie dotykają dlatego, że uzyskujemy je od przedsiębiorców w głównej mierze. Rzeczywiście gminy, które czerpią swoje dochody z odpisów z CIT-ów, czyli z podatków od osób fizycznych, mają prawo narzekać, bo rzeczywiście one bardzo mocno spadły i tutaj rzeczywiście samorządowcy, którzy żyją głównie z dochodów, właśnie tych dochodów, no strasznie narzekają, szczególnie w dużych miastach. A ten rok, który przed nami, to będzie rok ciągłej walki z pandemią, czy być może życie z pandemią? Myślę, że w ciągłej walki, no, kiedy ona się pojawiła, już niedługo to będą 2 lata,
uruchomiliśmy ogromny pakiet, który nas bardzo dużo kosztował, pomocowy, którym sobie sami właściwie zorganizowaliśmy pomoc, niezależnie od tej, która była organizowana na poziomie krajowym, w wysokości 1 mld zł. To były gigantyczne pieniądze, które wykorzystaliśmy zresztą z regionalnego programu operacyjnego, wtedy jeszcze jako wolne do zagospodarowania. I przeznaczyliśmy przede wszystkim na pomoc przedsiębiorcom, ale również szpitalom, domom pomocy społecznej. No bardzo wiele projektów dzięki tym środkom udało nam się wdrożyć w życie. No i myślę, że trochę łagodniej przejść skutki pandemii. Dziś, kiedy nauczyliśmy się z nią żyć, wiemy, że wciąż musimy jednak pamiętać o tym, iż system chociażby opieki zdrowotnej bez przerwy będzie potrzebował kolejnych środków, aby go amortyzować, nie tyle unowocześniać, ale wymieniać już zużyty sprzęt. No i tych obszarów jest bardzo dużo, więc pandemia może wciąż być tematem numer jeden naszych działań. I w każdej dziedzinie naszego życia, czy to już gospodarczego, czy społecznego, czy realizacji i planowania inwestycji, będziemy musieli uwzględniać obecność tego nieprzyjemnego wirusa. Podsumowując swoją pracę, mówił pan, panie marszałku, że integracja była takim priorytetem, jest takim priorytetem. Co możemy po 15 latach pana pracy powiedzieć, jeżeli chodzi o integrację regionu? Sądzę, że udało się zrozumieć tych wzajemnych, się wzajemnie w regionie i też zaakceptować odmienność, że są w ramach jednego województwa nawet czasami odmienne oczekiwania, nawet wzajemna konkurencja, rywalizacja, która stanowi jej, naszego regionu, dla naszego regionu również jego bogactwo. I sądzę, że z pozycji marszałka, który my jako przecież 15 lat temu debiutowałem w tej roli, dziś wiem więcej, że nawet jeśli wydaje nam się, że mamy jakąś wizję, która ma służyć regionowi, jego wzmacnianiu, ale jest w sprzeczności z oczekiwaniami jakiejś części regionu, jakiegoś miasta, należy jednak zrozumieć dlaczego i zrobić krok do tyłu po to, żeby wspólnie dalej przygotowywać kolejne projekty, koncepcje. Myślę, że to udało się i dziś wygasiliśmy nastroje separatystyczne, niezadowolenie z tego, że jakieś jedno czy drugie miasto czy trzecie jest faworyzowane. Myślę, że jest już chyba dobrze po tym względzie. Czyli oznacza to, że aglomeracja bydgosko-toruńska przechodzi do historii? Ona się będzie rozwijać i może szybciej, kiedy nie będziemy o niej mówić, tylko realizować w ramach tych dwóch miast zadania stołeczne, budowania stołeczności obydwu miast i też pozycji województwa. Nie musimy na siłę nazywać tego obszarem, czy aglomeracją, czy metropolią bydgosko-toruńską. Mamy dwie, Bydgoszcz, Toruń. Za to z perspektywy wszystkich nas, mieszkańców, obydwa miasta i tak będą się uzupełniać i tak. Nie musimy tego w żaden sposób sankcjonować, zapisywać, zmuszać do porozumień, bo przecież Urząd Wojewódzki pozostanie w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski w Toruniu, szpitale, filharmonia, opery, teatry. To wszystko będzie się dalej rozwijać, a mieszkańcy o tym wiedzą i chyba też sobie chwalą, że rzeczywiście dbamy o tę jakość obydwu miast, bo rzeczywiście te najważniejsze funkcje gospodarcze, polityczne, samorządowe, społeczne, są skoncentrowane, administracyjne, są skoncentrowane w Bydgoszczy i w Toruniu. No i sądzę, że wszystkie się bardzo równomiernie, dobrze rozwijają. Spójrzmy chociażby na inwestycje w kulturze, Bydgoszcz, czwarty krąg. Zaczniemy niedługo rozbudowę filharmonii, która jest w tej chwili projektowana. Akademia Muzyczna to przecież zadanie rządowe. Tak zaczęła się realizacja budowy. No więc te wszystkie projekty, które kiedyś sobie zaplanowaliśmy, podjęliśmy się ich realizacji, dzisiaj są właściwie albo już zrealizowane, albo w trakcie. Rozmawiamy o pieniądzach, o polityce, o samorządzie, o rozwoju, o przyspieszeniu, też i o kulturze. Pana oczko w głowie, szczególny priorytet, taki Piotra Całbeckiego. Filharmonia we Włocławku. Taki sobie wyznaczyliśmy cel, ambitny, aby utworzyć kolejną instytucję kultury właśnie we Włocławku, a będzie to filharmonia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Piotr Całbecki, marszałek województwa, był gościem programu.